Idę o zakład, że wielu z Was nieraz zastanawiało się, czy nie zmienić domowego telewizora na projektor. Ja jestem jednym z nich, natomiast cały czas miałem problem z jednym. Zawieszenie projektora u góry, doprowadzenie przewodów. W zasadzie dla mnie oznaczało to by mały remont. Z drugiej strony, w dzisiejszych czasach mamy dostęp do treści naprawdę wysokiej jakości i oglądanie ich na małym 55-65-calowym ekranie nie daje takiego efektu. Ja chcę się zanurzyć w akcji, oglądając jakiś film. Oczywiście mogę wybrać telewizor 100 albo 130-calowy, tylko nie stać mnie na to. One są strasznie, ale to strasznie drogie. Czy jest zatem na rynku jakiś projektor, który z powodzeniem zastąpi nam nawet 100-calowy telewizor, a przy okazji nie doprowadzi nas do bankructwa? Firma Epson zaprezentowała rozwiązanie tego problemu. Jest nim projektor ultrakrótkiego rzutu, czyli Ultra Short Throw o symbolu EHLS100. Urządzenia tego typu nie wieszamy z reguły pod sufitem, choć możemy, ale stawiamy na zwykłym meblu RTV, tak jak na przykład amplituner, i wyświetla on ogromny obraz z kilkudziesięciu centymetrów. Rozwiązanie tego typu ma szereg zalet. Po pierwsze, pozwala uniknąć widoku dużego urządzenia podwieszonego pod sufitem, co nierzadko razi estetów. Po drugie, pozwala wybrnąć z sytuacji, w której nie przewidzieliśmy, to o czym mówiłem wcześniej, instalacji multimedialnej pod tynkiem. LS100 możemy, tak jak wspomniałem, postawić na meblu niemalże tak jak inny komponent audio-wideo. Urządzenie posiada obiektyw o stałych parametrach przesunięcia obrazu, brak regulowanej funkcji lens shift i stałej ogniskowej, czyli brak funkcji zoom. Ewentualne problemy spowodowane brakiem drugiej z funkcjonalności może zastąpić cyfrowy zoom, polegający na przeskanowaniu obrazu w celu jego zmniejszenia. Oczywiście powinniśmy unikać takiej konfiguracji, zresztą po co mielibyśmy zmniejszać obraz poniżej deklarowanego minimum, czyli 70 cali. Zespół optyczny zapewnia rzut 0,27:1. Jest to stosunek odległości projektora od ekranu do szerokości obrazu. Oznacza to, że maksymalne deklarowane 130 cali uzyskamy już wtedy, gdy soczewka projektora znajdująca się tutaj na jego końcu oddalona będzie zaledwie o 78 cm. W praktyce więc wystarczy około 30 cm odstępu od ściany. Niewiele, prawda? Jak już wspomniałem, soczewka znajduje się w tym miejscu, natomiast tuż obok niej, bliżej ściany, mamy głośnik. Głośnik pojedynczy, monofoniczny, a więc jeżeli chodzi o odtwarzanie dźwięku stereo, nie będzie to możliwe, ale możemy oczywiście ten projektor bez żadnego problemu podłączyć do jakiegoś źródła audio, może to być nawet kino domowe, ponieważ wszelkiego rodzaju gniazda znajdują się tutaj po lewej stronie. Mamy do dyspozycji nawet 3 gniazda HDMI, a więc można powiedzieć, że jest to taki multimedialny kombajn, do którego możemy podłączyć odtwarzacz Blu-ray, PlayStation czy nawet komputer. Z tym nie będzie najmniejszego problemu. Z drugiej strony, w tym miejscu znajdziemy klawisze funkcyjne, dzięki którym będziemy bez żadnego problemu nawigować po menu, włączać i wyłączać różnego rodzaju funkcje. Oczywiście w zestawie jest pilot, który ma wszystkie funkcje potrzebne do prawidłowej obsługi tego sprzętu. Jest tutaj także funkcja zoom, o której mówiłem wcześniej. Epson LS100 nie posiada klasycznej lampy, jak znakomita większość projektorów na rynku. Zamiast tego, i to jest najważniejsze, zastosowano w nim innowacyjne laserowe źródło światła, połączone z kolorem żółtego luminoforu. Daje to wielokrotnie dłuższą żywotność źródła światła, a także bardziej bezproblemową obsługę urządzenia. Technologia Epson LS100 jest projektorem o rozdzielczości Full HD, działającym w obszarze tego standardu. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że ten projektor nie wspiera nic, co jest związane z UHD, czyli 4K, nie ma ani poszerzonej palety barw, ani HDR. Jednak uzasadnia to jego pozycjonowanie cenowe, które jak na laser jest naprawdę dość niskie. Model po prostu ma promować rozwiązania laserowego źródła światła w przystępnej cenie. I właśnie to
to robi. Największym, to na pewno wiecie, wrogiem projekcji w trakcie dnia jest, jak wiemy, światło otoczenia. Ekran projekcyjny lub ściana, na którą rzucamy obraz, bardzo odbija go, jeśli przez okno wpada słońce. W takich warunkach nieistotny jest kontrast projektora, bowiem będzie on kroplą w morzu defektów powodowanych przez obce światło. Projektor może bronić się przed tym wysoką jasnością światła, by obraz nie stał się po prostu zbyt mydlany. I tutaj LS100 ma dosyć mocny oręż w postaci lasera, który pozwala uzyskać aż 2600 lumenów jasności przy ustawieniu najwyższym, high 100%. W tym trybie praca urządzenia jest wyraźnie słyszalna, jednak możemy użyć też trybu cichego, czyli eko 70%, oferującego wciąż bardzo dużo, bo 1800 lumenów. Wielkość ekranu rzucanego z tego projektora na tę ścianę jest naprawdę imponujący. Sprawdźmy teraz, jak będzie wyglądał fragment filmu, jakie czernie uzyskamy, jaką biel i jakie kolory, bo to jest oczywiście najbardziej istotne. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście zmniejszenie tego ekranu, no bo film jest w 16:9 i on zajmuje zdecydowanie mniej miejsca, ale kiedy przyjrzycie się już za chwilę, gdzieniegdzie ta czerń wchodzi w szarość, ale jeżeli chodzi o barwy, są one nadal dość soczyste, a co ciekawe, na detalach czernie są widoczne. I o to chodzi. Podobny efekt uzyskamy, kiedy ten obraz rzucimy na białą ścianę w mieszkaniu, bo to też wiadomo, że o to chodzi, żeby niczego na tej ścianie nie wieszać. Jednak, jeżeli będziecie chcieli zdecydować się na zakup płótna, to pamiętajcie, to jest rzutnik ultrakrótkiego rzutu, a więc warto wybrać technologię, która nazywa się ALR, to jest płótno wykonane w tej technologii, to jest Ambient Light Rejection i wtedy będziecie na pewno zadowoleni. Najwyższy czas na podsumowanie. Moim zdaniem ten projektor jest ciekawą alternatywą dla telewizora. Przede wszystkim jest elegancko wykonany, łatwo się go montuje, w zasadzie stawiając tylko na szafce RTV. Jest bardzo jasny dzięki technologii laserowej, dobrze sobie radzi z wyświetlaniem obrazu nawet w ciągu dnia. Tylko musimy pamiętać także o jednym. On nie da nam takiej jakości jak telewizor 4K HDR, ale za to jaki mamy rozmiar. I cenowo też nie jest źle. On kosztuje w tej chwili niecałe 14 tysięcy. Który telewizor 100-calowy czy 130-calowy kosztuje 13 tysięcy? No nie ma takiego. Dla mnie największą bolączką tego rozwiązania jednak jest brak 4K. No właśnie, jeżeli chodzi o ten projektor, czego mi najbardziej brakuje? No 4K, no właśnie, 4K. Mam nadzieję, że w tej cenie już niedługo pojawią się laserowe projektory krótkiego, ultrakrótkiego rzutu, które będą już wspierały technologię 4K, no bo jeżeli się korzysta z Netflixa, to chce się oglądać ten obraz w najwyższej możliwej jakości, prawda? Co myślicie o tym projektorze? Wpisujcie w komentarzach. Trzymajcie się. Na dzisiaj to wszystko. Hej!